Dzisiaj już nieco końcowo-rocznie będziemy mówić. Postaramy się podsumować kończący się rok. I można powiedzieć, że on przyniósł rosnące podziały w światowej gospodarce, o których zaraz powiem więcej, patrząc na wykres. Można powiedzieć, że cały czas polityka monetarna jest bardzo ważna i wydaje się, że oba te trendy, czyli zarówno różnice w światowej gospodarce w poszczególnych krajach i znaczenie polityki monetarnej będzie istotne w roku nadchodzącym, w roku przyszłym. No i co ciekawe, również te stare problemy pozostają nierozwiązane, o czym zresztą sygnalizowane jest dosyć często, czy to ja, czy to również inne osoby na to wskazują. I można powiedzieć, że dzień wczorajszy na to dobitnie wskazał. Przykład Grecji, gdzie indeks giełdowy spadł najsilniej, najmocniej od 1987 roku. Dwuprocentowy spadek, gdyż być może będą przyspieszone wybory, które wygra skrajnie lewicowa Syriza. I nie wiem, jak zachowa się ta nowa partia, która wcześniej w Grecji nie rządziła. No i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o GPW, to mówimy od dłuższego czasu, od ponad od roku, można tak powiedzieć, o marazmie. A ja zresztą, co również sama giełda, na co giełda wskazuje i o czym ja mówię już od dłuższego czasu, że tak na dobrą sprawę obserwuję wzrost znaczenia dywidend. Jeżeli chodzi o podział w światowej gospodarce, to na tym wykresie mamy wskaźniki PMI, są to złożone, czyli obejmujące zarówno sektor usług, jak i sektor przemysłu. Wiemy, że początek miesiąca to generalnie jest publikacja tych wskaźników najpierw dla sektora przemysłu, potem dla sektora usług, no i złożonych wskaźników. I tutaj mamy je pokazane na wykresie w dłuższym horyzoncie czasowym. Zarówno dla niebieski jest dla Wielkiej Brytanii, ten czerwony kolor to jest Stany Zjednoczone, a zielony to są inne gospodarki poza tymi obiema. Można powiedzieć, że te obie są najbardziej elastyczne i najbardziej liberalne i w chwili obecnej radzą sobie zdecydowanie najlepiej. Można zauważyć, dosyć zauważalnie na tym wykresie, że tak jak te wszystkie gospodarki zachowały się wcześniej w 2008 roku, najpierw w recesji, a potem w odbiciu bardzo podobnie, to gdzieś od 2012 roku zaczęły się tutaj te ścieżki powoli rozchodzić. No i można powiedzieć, że w chwili obecnej one są już bardzo daleko od siebie. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone mogą cieszyć się, oczywiście może nie dużym, ale zadowalającym jak na obecne standardy wzrostem gospodarczym, a gdzie indziej jest to sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Można powiedzieć, że Polska gdzieś tam jest w tej grupie lepszych państw. No tym niemniej zważyć należy na to, że Polska jest gospodarką rozwijającą się, więc u nas wzrost gospodarczy powinien utrzymywać się na wyższym poziomie. Jak na nasze standardy, ten wzrost gospodarczy cały czas jest niezadowalający. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj pokusiłem się o tytuł, że są najsilniejsze, a to z uwagi choćby na piątkowy raport z rynku pracy, gdzie ilość nowo stworzonych miejsc pracy przekroczyła 300 tysięcy. To był 10 miesiąc z rzędu, kiedy ta wartość przekroczyła tą magiczną liczbę 200 tysięcy, o której się mówi, że jest potrzebna, aby to bezrobocie przynajmniej powoli spadało. Więc ten odczyt był bardzo dobry, można powiedzieć, na wszystkich frontach, ponieważ stopa partycypacji dalej nie spadała. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, no to minimalnie się podniosły z 2% rok do roku do 2,1% rok do roku. Czyli gdzieś tam te pozytywne trendy cały czas są widoczne i pomimo silnego dolara i pewnych szoków zewnętrznych, których tutaj mówiliśmy, czyli gospodarki poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią zachowują się słabo, ale te dwie cały czas trzymają się relatywnie mocno. A na jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, no to tutaj pokusiłem się pokazać wykres, który
przedstawiła sama giełda. Jest to wykres różnicy w zachowaniu indeksu WIG20 i WIG20 Total Return, ponieważ pamiętajmy o tym, że indeks WIG20 nie uwzględnia wypłacanych przez spółki, przede wszystkim chodzi o dywidendy, ale również prawo poboru, tym niemniej dla akcjonariuszy najważniejsze są te dywidendy. Tutaj mamy ten wykres od końca 2004 roku, czyli można powiedzieć, że zbliżamy się do dekady, do bardzo, bardzo już niewiele czasu do tego, że ten wykres będzie obowiązywał okres 10 lat. I można powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak tutaj jest pokazane, indeks WIG20 de facto stoi w miejscu, ale indeks WIG20 Total Return zachowuje się zdecydowanie lepiej i on jest na poziomach w tym momencie już zbliżonych do swoich historycznych maksimum z 2007 roku. Oczywiście to i tak jest słabsze zachowanie niż w przypadku DAX-a czy S&P 500, ponieważ tam nawet bez tych dywidend jesteśmy zdecydowanie wyżej. No tym niemniej należy wspomnieć, że przez ten okres 10 lat, po pierwsze, najpierw znaczenie dywidend było zdecydowanie mniejsze. One gdzieś od 2009 roku zaczęło być już zauważalne i widać, że ta różnica się od tego czasu powiększa. I można powiedzieć, że osoba, która zainwestowała w spółki z końcem 2004 roku, oczywiście one się zmieniały, tak? Kompozycja WIG20 się zmienia i o tym też należy pamiętać, ale abstrahując od tego, zysk danej osoby to jest około 25% do dnia dzisiejszego. Jeżeli mówimy tylko o cenowych zmianach, natomiast jeżeli uwzględnimy te dywidendy wypłacone przez spółki, czyli stopa zwrotu indeksu WIG20 Total Return, to jest to prawie 100%. Czyli jest tutaj kolosalna różnica. Można powiedzieć, że trzykrotnie więcej zarobiła dana osoba, niż mogłoby się pierwotnie wydawać, patrząc tylko na indeks WIG20. W tym roku to również jest zauważalne, ponieważ od początku roku WIG20 praktycznie pozostaje bez zmian, natomiast WIG20 tutaj trend zyskuje 4%. Można powiedzieć, że 4% to nie jest dużo, ale to jest dwa razy więcej niż stopa wolna od ryzyka, która aktualnie wynosi 2%. Czyli należy o tym pamiętać, że znaczenie dywidend, jak się wydaje, w kolejnych latach będzie rosło i warto, inwestując w akcje, o tym pamiętać, że ten marazm na indeksu WIG20 nie oznacza, że my na akcjach tracimy, ponieważ zarabiamy na dywidendach.